Moi drodzy, Intel Extreme Masters 2017 Katowice i po raz kolejny jesteśmy, można powiedzieć, na tej wielkiej imprezie, chyba największej w Polsce. Wchodzimy na halę, zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj będziecie mnie słyszeć, ponieważ jest bardzo, bardzo głośno. No i hala w tym roku oczywiście to jest Międzynarodowe Centrum, chyba kongresowe, tak to się nazywa. Strasznie dużo osób. Co ma pan do powiedzenia? Zajebiście grasz w Hearthstone'a. Oglądałem ostatnio jakiś twój meczek z Rokiem, stary. Wczoraj bodajże. Ustawiony chyba był. Wiesz co? Rok dostał w dupę, ale wcześniej grałeś jeszcze z Soshibo i dostajesz ciężki pocisk. Tak było, bo Soshibo to jest last boss, final boss. Tak zwany. Teraz robię tutaj relację, bo chcę pokazać, co fajnego można było w Katowicach tutaj podczas IEM-u. A czy my robimy zdjęcie? Ja już tu widzę, że jest do zdjęcia. Nie, jeszcze nie, spokojnie. Co można zrobić w Katowicach? Na pewno zajebiście się bawić, pewnie wytniesz. Można wygrać multum rzeczy, ogarnąć ludzi, tak jak na przykład ja, multum ze znajomych z TeamSpeak'a. I zajebiście się bawić. I są, kurde, fajne hostessy, co? No to klasyka, tak? Klasyka. Ale nie mogę tego mówić na głos, to wytnij, bo moja dziewczyna będzie to oglądać. Nie, jak to jak najbardziej puszczę, będzie szantaż. Dobra, robimy fotkę teraz. Będzie widać? Czekaj, będzie widać. Poszła chyba. Dobra, trzymaj się. Do zobaczenia. Moi drodzy, robimy relacje, bo tutaj już jakieś dzikie rzeczy. Przede wszystkim stoiska. Co można? Na pewno najważniejsze stoiska są gamingowe, Logitech ze swoim stoiskiem, oczywiście ładne dziewczyny. Przejdziemy, tutaj takie kocice są, zaraz wam pokażę. Tutaj są panie, które są poprzebierane. No i można powiedzieć oczywiście cosplay. Pozdrawiamy wszystkich. Nie wiem, czy tutaj panowie cosplay robią, czy to są ochroniarze. Mamy stoisko Intel. No, mówię tak, dużo gier. Tutaj jest chyba For Honor. Tutaj jest zdecydowanie For Honor. No i monitorki, wiadomo, każda firma jakiś swój sprzęt tutaj pokazuje. No i przede wszystkim bardzo dużo influencerów, czyli po prostu youtuberów, streamerów, którzy swoją osobą przyciągają tłumy pod stoiska. Mamy także oczywiście sklep. Przepraszam bardzo. Co to za pozdrowienia tutaj były? Powiedz mi, czy kogoś pozdrawiasz? Pozdrawiam Kamila Bendera i siebie Polowarskiego. A skąd przyjechaliście? Z Gliwic. No Gliwice, wiadomo, a jest taki jeden gościu z Gliwic. No ale on już chyba coś ostatnio słabo nagrywa, nie? Trochę. Powie. Dobra, to co, pozdrawiam. Słucham? Kiedy coś ugotujesz? No właśnie, to jest sprawa sporna. Jakiś pomysł na gotowanie? Nie wiem, zapiekanka była. Była ostatnio parówka była. Był jakiś kebab. A na co byś miał smaka? Nie wiem, jakieś kurczaka może. Pomyślę nad tym. Trzymajcie się, będzie stream z HS-a. Codziennie jest. Pan jest ładnie pomalowany. Proszę bardzo. Tu są panie, które są ładnie poprzebierane. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że wam się podoba ta relacja taka dzika. O kurde, ale tu jest gościu teraz. Ja muszę go wam pokazać. Pozdrawiamy wszystkich. Z tym gościem muszę tutaj zrobić zdjęcie. Patrzcie to. Czy wy wiecie, skąd jest kolega? Dzień dobry. Przepraszam. Czy panu nie jest gorąco? Aktualnie mi nie jest gorąco. Dobrze. Wie pan co, bo ja chyba kojarzę, to jest Warhammer, co? Tak, dokładnie. Warhammer 40 000. A to jest konkretna, bo ja się w ogóle nie znam. Jakaś postać konkretna? To jest ogólnie Marines z zakonu Blood Angelsów. Ja może tutaj będę pokazywał mniej więcej, jak prezentuje się tutaj cosplay elegancko. A czy tą broń można podnieść? No, to mi się podoba. Bardzo ładnie. No to ja gratuluję tego stroju, naprawdę. Własnoręcznie wykonany? Akurat to jest strój kolegi, ja w nim tylko chodzę. A to dobra, to nieważne, moi drodzy, to już ja dziękuję. Tu jest pani Madlencia, co masz Madlencio? Pierwszą moją dzisiejszą kanapkę, to jest bardzo ważna dla mnie chwila. Ty widzisz, jak ja wyglądam? Czy wszystkie cosplayerki właśnie na takich tostach jadą? Co, ja mam gorset, ja nic innego nie wciągnę teraz. Ale to jest skin, czerwony kapturek jakiejś postaci z Lola, tak? Poczekaj, pokażę ci. Powiem wam, że tu jest grubo. Powiem wam, cosplayerka Madlencia. Jak ktoś będzie chciał, może ją znaleźć sobie. Ona robi różnego rodzaju cosplaye. Też trochę streamowała. To jest jakieś stoisko. Czekajcie, co my tutaj mamy za stoisko? Tutaj jakieś stoisko jest. Nie mam pojęcia. A, to jest taki, kurczę, cosplay. To ja nie wiedziałem nawet. Wiem, tam jest Pai, Pai, Pai. Czyli to jest piu, piu, piu? Nie, to jest ciasto. Ej, ale przecież to mi wygląda jak Overwatch.
bo to jest Reaper z Overwatcha. Ale był taki czerwonokapturkowy w ogóle? Nie, taki nie istnieje, tylko w mojej głowie. Ja to gratuluję tego wykonania. A i gdzie cię można znaleźć? Madlencia na Facebooku? Madlencia? Po prostu Madlencia na Facebooku. www.facebook.com/madlencia. Dobra, za dużo reklamy. Pozdrawiamy, pa, pa. Moi drodzy, idziemy dalej. Materiał będzie fajny. Mi się wydaje, że wam się spodoba. To będziecie mogli dać tam łapkę w górę albo udostępnić swoim znajomym. Słuchajcie, stoisko. Tu mamy... A, to jest konkurencyjna firma. Ale widzicie? Tak się skończyło. Tak się skończyło. Pingwin. Pingwin dzisiaj już opadł sił. Jak była taka piosenka, moi drodzy, krew spływa do pingwina, ale nie dzisiaj chyba. O, tam jest jeszcze bardzo fajne. Tutaj koledzy machają, patrzcie, oni chyba chcą być... Powiedzcie mi, skąd przyjechaliście? Stąd, z Katowic. Z Katowic. I co wam się najbardziej podoba? Wszystko, po prostu IM jest super. Dobra, pozdrawiacie kogoś? Pozdrawiamy Kamila Kocota. Pozdrawimy... No, kogo jeszcze? Mamę i tatę. Mamę i tatę i Kamila Kocota, tak? Tak, dziękuję. Pozdrawiam. Mamy Oculusa. Także, słuchajcie... Gry to nie tylko i wyłącznie siedzenie przed komputerem, można wstać. Ja muszę wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj panowie grają. Jak widzimy, jaka to jest gra teraz? On próbuje tutaj chyba w jakiś sposób blokować obrażenia. No i to jest fajne w końcu. Można się poruszać. Można zdjęcie? Można zdjęcie, ale to za chwilkę, bo ja tutaj sprawdzam. Musicie poczekać, bo ja jeszcze muszę zobaczyć, póki jeszcze panowie grają. Bo tu są niesamowite jakieś rzeczy. Jest elegancja. Proszę powiedzieć, jakie wrażenia? Pan nie wie, to jest teraz w innym wymiarze chyba jest pan. Tak mi się wydaje. To jest ten pan, ten wygląda dobrego. Ale on nie będzie mnie słyszał, ten pan. Halo, halo? Tak? Proszę powiedzieć, jakie, bo tu reportaż, jakie wrażenia? Bardzo fajne. Takie coś w domu, fajne by było? Fajne, tylko dużo za drogie. Za drogie? A to nieważne, że za drogie. Kolego, trzeba spełniać marzenia. Polecamy Oculus. Czyli kolejna wirtualna rzeczywistość. Raczej podobna, to jest gierka. A tak z ciekawości takie pytanie, co to jest tutaj za gierka? Bo nie znam w ogóle. The Unspoken. Ona jest typowo przygotowana pod Oculusa, tak? Tak. I generalnie jaki jest zamysł, o co chodzi? To jest przeciwnik na przeciwnika. Ale komputer jest, tak? Przeciwnik komputerem? Nie, człowiek. Tu walka sieciowa jest, tak? To jest bardzo fajne. Czyli jakby dwie osoby miały to samo, czyli rozumiem, mogą w domu sobie pograć w ten sposób, super. Dobra, no to fajnie. Ja będę się interesował, bo teraz szukam jakiegoś sprzętu do wirtualnej rzeczywistości i myślę, że taki Oculus to by był całkiem spoko, co? Tak, tak. A jak to wygląda teraz cenowo? Jest to już takie w miarę? Może sobie każdy sprawić? Bo widzę, to stare Oculusy tylko i wyłącznie opierały się na tym, że zakładało się na głowę i na uszy. Teraz już widzę, są kontrolery, tak? Tak, teraz są kontrolery, jest wszystko. Sensory można normalnie do tyłu patrzeć. 360 stopni dookoła. To jest trochę niebezpieczne, jakby się komuś... A, tu są sensory, to jest chyba sensor. Faktycznie. Dobra, dziękuję. Idziemy, panowie. Tu chyba zdjęcie miało być. Macie przygotowane? To ja zrobię zdjęcie, robimy tak. Ja to nagrywam, a wy mi robicie zdjęcie. Dobra, trzymajcie się, panowie. Tu z zapiekanką. Idziemy dalej. To było stolisko Oculus. Ale co jest najlepsze? Co jest najlepsze? Bo teraz spojrzałem... Przepraszam, tą kamerą tutaj tak macham. Tutaj mamy, moi drodzy, scenę. Ale to jest scena, słuchajcie, Counter-Strike. Jak widzicie, trybuny. Dużo osób. Co tu się dzieje? Skąd panowie przyjechali? Z Krakowa. Z Krakowa? Spod Krakowa, tak dokładnie. Spod Krakowa, ale proszę się nie wstydzić. Skąd dokładnie? Myślenice to jest... Czyli spod Krakowa. Co my robimy? Czy to znowu zdjęcie ma być? To ja nie mogę teraz puszczać, nie mogę piątki dać. Dobra, przybiję piątkę, ale patrz, ja ci pokażę. Muszę zrobić taki manewr. Czekaj, piątka. O, uwaga, były trzesz ten. No to robimy zdjęcie. Tak, kolejne zdjęcie. A na podwieczorek rollo z serem. Rollo z serem, moi drodzy, parówkowe hity. Dobra, panowie, trzymajcie się, bo ja nagrywam. Ja muszę iść na Pokémony za niedługo. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej, bo mnie już gardło boli. Tutaj Gigabyte, on coś wystawia. Ale nie wiem, czy to jest takie fajne, żeby wam pokazywać. Tam jest wielki ekran. Tutaj się Intel wystawił ze swoimi procesorami. No i oczywiście Zotac. A coś innego jak Zotac? Oczywiście karty graficzne z odpowiednim chłodzeniem.
Tak to wygląda, moi drodzy. Wszyscy siedzą, grają tutaj w gierki. Zobaczymy, co tutaj tak dużo osób siedzi. Bo mi się wydaje, że jakiś jest symulator. Tak, zdecydowanie symulator, moi drodzy. I co ten pan widzi? Widzi coś takiego. Czyli można sobie spokojnie pojeździć. Będzie, kurde, elegancko, słuchajcie. Jakby coś takiego w domu było, to mi się wydaje, że to byłaby naprawdę dobra opcja. Patrzcie, z komputronika, jakie tutaj komputery. Mega chłodzenie, elegancko, więc nie tylko i wyłącznie komputer ma działać, ma mieć dobre osiągi, ale także niektórzy uważają, że powinien ładnie wyglądać. O, proszę bardzo. A co to tutaj? Paladins, proszę bardzo. A witam serdecznie. Jak tam Paladins? A fajna giereczka. A długo grasz, czy teraz tutaj nie, tylko? Teraz, pierwszy raz. I co, grałeś w Overwatcha? Grałem, mam Overwatch. Jak oceniasz, darmowa, tak na tyle cię zainteresuje? No, nawet. Bo ja ci powiem, że mi się tak bardzo spodobał Paladins, że tak, ja teraz będę nagrywał i będę streamował elegancko. Dobra, chciałbyś kogoś pozdrowić? Mamę i tatę. To pozdrawiam mamę i tatę od? Od Mateusza. Od Mateusza. Mamo, tato, Mateusza. Uważajcie, zobaczymy, czy ktoś jeszcze gra w Paladins tutaj. A, grają panowie. Tutaj już jest nawet headset. Profesjonalne podejście. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej. Tutaj jest kolejna część wirtualnej rzeczywistości. Pan jest tutaj w innym świecie teraz. Tylko trzeba go pilnować, bo tu jest taka specjalna klatka. Nie może wychodzić. Tutaj inna gierka z kolei. No i proszę państwa, przechodzimy dalej. Tam jest Gillette, w ogóle tam jest Kubon, bo kilku youtuberów i streamerów wbiło z takim challenge'em. Znaczy, dobra, po prostu sprzedali się i ogolili się dla Gillette. Ojej, jak tu jest głośno, to musimy stąd uciekać. Bo oni tutaj, moi drodzy, robią jakieś rozdawnictwo. Tak, bo to jest rozdawnictwo i oni w ten sposób oczywiście tutaj chcą dotrzeć do większej ilości widzów. Mam nadzieję, że w ogóle będzie coś słychać, bo w tym momencie mijamy takie stoiska, gdzie jest strasznie, strasznie głośno. Aj, flesze mi po oczach zrobili. Proszę bardzo, cosplay tutaj, pani jest ładnie przebrana. No, chcieliście oczywiście tego. Bo dużo osób pisało właśnie, żeby robić materiały z cosplayami i z hostessami, ale nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić, bo mi trochę głupio. Trochę mi jest głupio. Co się dzieje? Patrzcie. Gościu tam jest. Aby pomachał, aby. Nie pomacha w ogóle. Nie pomachał i to mi się nie podoba. Jeżeli już machacie. Co tu się dzieje? Kim jesteś? Miłosz. A skąd jesteś? Z Katowic. Powiedz mi, czy tu przyjechałeś specjalnie dla kogoś? Tak, dla siebie. Jest! A to nie było ustawiane, moi drodzy. To nie było ustawiane. Możemy kupić sobie coś, proszę bardzo. Takie oto monitory. Czy możemy jakiś sprzęcik inny? Co tutaj sprzedają teraz? Fajne tutaj pamięci RAM. O, taki komputer by się przydał. To bym był bardzo zadowolony. O, klawiatura z Rokata. Klawiaturka, laptopki. Proszę bardzo. Wszystko podpięte. Ładnie działa. Ładne panie tutaj idą. No i tak jest, proszę państwa. Muszę przejść dalej. O, tutaj jest stoisko Play chyba. Stoisko Play i tam są jacyś super znani streamerzy, youtuberzy, ale chyba będzie problem, bo ciężko dostać się do takich sław, tak? Dobra, idziemy teraz pod scenę, ponieważ to jest scena, moi drodzy, Hotsa i to jest w ogóle wielkie zaskoczenie, bo scena Hotsa jest nawet bardzo duża. Śmiem twierdzić, że chyba nawet większa od tej z CS-a. Oczywiście ta scena z CS-a, którą mijaliśmy ją parę minut temu, to nie jest główna scena. Główna się znajduje na spodku. Natomiast tutaj widzimy, że to jest Hero of the Storm, czyli gra Blizzarda. Bardzo ładnie przygotowana, profesjonalni tutaj, profesjonalni komentatorzy z Ameryki przyjechali do Polski, do nas, do Katowic. Także jest co komentować, dosyć ładnie się tutaj prezentuje, bardzo profesjonalnie. O, akurat trafiliśmy na brawa. Trafiliśmy akurat tutaj na brawa, wszystko pięknie. Nie będę tam wchodził, bo chyba nie ma potrzeby. Sprite. Sprite także się tutaj wystawia. Ja chyba nie przejdę całego, bo jest problem. Moi drodzy, tutaj w tym momencie jest... co tu mamy? A, tutaj mamy stoisko HyperX. Jest strasznie dużo osób na HyperX-ie, ponieważ tam są jacyś znani youtuberzy i streamerzy i oczywiście rzucają koszulkami na Sprite. Można sobie Sprite'a wziąć. Darmowego. Nie ma żadnego problemu. No, idziemy dalej. Tutaj też panie na Sprajciku. A ja bym się chciał zapytać, ale chyba nie mogę Sprite'a wziąć. Nie będę teraz, bo nie mam już wolnej trzeciej ręki nie mam.
Czy my możemy na przykład tutaj przejść koło tej muzyki tak, żeby nas było słychać? Tak, dlatego będę musiał uciekać. No i tu jest DJ. Patrzcie, jak grają jeszcze fajne gry. Jasne, że tak. Muzyka, moi drodzy. O, jakie fajne flipery. Dokładnie, ale idziemy, słuchajcie, bo jest tak głośno, że mi pewnie YouTube tutaj od razu sklejmuje materiał. Nie będę mógł w ogóle wrzucić go. Tutaj są ładne panie z Logitecha. I jest oczywiście giveaway. Proszę bardzo, zwolnione tempo. Tak to wygląda. Hearthstone'a grają. Proszę bardzo. Jest tu grany Hearthstone. Proszę powiedzieć, długo grasz Hearthstone'a? Proszę? Długo Hearthstone'a grasz? No, z półtorej roku. Powiedz mi, co ci się podoba tutaj na imię najbardziej, co? Czy to są dziewczyny? Czy to jest, czy to są specjalne stoiska? No, w sumie wszystko jest okej. Okay. A skąd jesteś? Z Jaworzna, niedaleko. Z Jaworzna, niedaleko całkiem. Dzisiaj tylko, czy jeszcze będziesz kolejne dwa dni? Mam na wszystkie trzy dni. Dobra, ale generalnie jakbyś polecił, warto przyjeżdżać tutaj na IM? Warto, byłem na każdym w Katowicach do tej pory i polecam. Nie żałujesz, tak? Nie. Dobra, pozdrawiasz kogoś? No, to chyba nie mam kogo, ale... Nie ma kogo, czyli rodzinę pozdrawiamy. Co tu się dzieje? Podpis i zdjęcie. Nie w tym momencie, ja skończę sobie za chwileczkę, dobra? Skończę za chwilkę i będziemy, panowie. Ale tu jest... Oni pozdrawiają wszyscy. Tak. Dobra, moi drodzy, bo nie chcę wam już tutaj przerywać tego materiału. I to nie było wszystko, bo żeby tutaj wszystko wam pokazać, to trzeba by było naprawdę przejść jeszcze chyba połowę tyle. Ale mogę jeszcze na koniec pokazać tutaj miejsce, to jest chyba stoisko z Razera. I tutaj Dis chyba jest na końcu, proszę bardzo. Więc tam tutaj komentują. A, oni akurat tutaj nie grają w LoL'a, to jest gra, moi drodzy, Battle Ride. Proszę bardzo, Battle Ride. Jest pokazywany, ja swego czasu grałem w Battle Rite'a, także całkiem spoko. Dobra, wychodzimy teraz. Mam nadzieję, że mnie jeszcze dalej słychać. No i jak wyjdziemy tutaj, to oczywiście co widzimy? Masa ludzi. Masa ludzi i to jest centrum kongresowe, czyli Hala Expo. Można jeszcze wejść tutaj na Blizzarda, a dokładniej na StarCrafta, ponieważ StarCraft, moi drodzy, w tym roku ma oczywiście swoją osobną scenę. I idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Przejdziemy się. No i w ogóle to było też wielkie zaskoczenie. Ja jeszcze tutaj pokażę, bo w tym roku... A, tutaj chyba coś przeskoczyło akurat. Kto tu jest? A, witam pana. Proszę powiedzieć, jak się podoba? Czy zgoda rodzicielska była? Była, ale wiesz co, no wpuszczali mnie w strefy plus 8. A nas nie widać nagle teraz, wiecie? Zrobiło się tak romantycznie, nas nie widać. Idę pokazać tą martwą grę z dedykacją dla Emila. Idę zobaczyć jak scena StarCrafta, bo ja StarCrafta w ogóle nie ogarniam, ale uwielbiam go oglądać. I zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczcie. Wychodzą. Akurat trafiliśmy na ten moment. No i wychodzą zawodnicy. Nie znam się na nacjach, ale mi się wydaje, że to raczej Koreańczycy. Widzę to po flagach. No. Ale zobaczcie. Taka sala kinowa i prawie cała zapełniona z powodu StarCrafta. No, zobaczymy. Słuchajcie, idziemy jeszcze dalej. Bo to nie wszystko jeszcze jest stoisko Heroes of the Storm, jeżeli chodzi o Blizzarda. Hearthstone'a chyba nie było jako takiego, nie było żadnego osobnego stoiska. My sobie przejdziemy, przepraszam bardzo. I ja sobie przejdę i teraz dobra. I to będzie chyba tutaj na koniec, ponieważ będziemy musieli wejść do press roomu i masa osób. Proszę bardzo. To już jest ujęcie końcowe i... Ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Widzimy się oczywiście w następnym materiale. Postaram się nagrać kolejne. No i cóż, zapraszamy do Katowic już za rok. Więcej informacji oczywiście macie w opisie filmu. Intel Extreme Masters to była sala kongresowa. A jeżeli będziecie chcieli, to nagram osobny ze spotka, jak wygląda scena. I tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.